Dzień dobry, kochani. Drugi odcinek serii naszej playlisty Smak Świata, i dzisiaj odwiedzamy Liban. Liban i okolice bo to, co będziemy robić, to nie tylko jest z Libanu, ale z bardzo wielu krajów wschodnich i to dzisiaj nie będzie eksperyment, tylko to jest coś, co naprawdę to jest taki nasz pewniak, coś, co faktycznie robimy sobie w domu na co dzień, przynajmniej raz w tygodniu i to już od bardzo długiego czasu, bo to jest super proste, super zdrowe i super smaczne. Wszystkie trzy rzeczy, które są ważne. Będziemy robić lebne, serek lebne. Słuchajcie, to jest coś, co jest znane już ponoć od 2000 lat w różnych krajach. Bliskiego Wschodu, ale także w basenie Morza Śródziemnego, i także taki bardzo tradycyjny serek. I fajny jest też jego sposób jedzenia właśnie w krajach arabskich. To się je podobnie jak hummus, że się właśnie taką miseczkę podaje z tym serkiem lebne. Ona jeszcze często jest tak lekko polana oliwą, posypana aromatycznymi um, ziołami. I w ogóle tego się nie rozsmarowuje na chlebie ani nie je się widelcem, tylko bierze się albo takie kawałki warzyw, takie pokrojone w słupki i się w tym macza, albo taki specjalny arabski chlebek, który się rwie na kawałki i też się zamacza w tym serku, tak jak właśnie w humusie. I to jest coś, co nam strasznie odpowiada. Właśnie czasami robimy albo tosty i takie kroimy na paseczki, albo robimy takie styki z warzyw, żeby taka wtedy jest wersja zdrowsza, i po prostu sobie w w tym serku zamaczamy i naprawdę robimy to mega często. Bardzo, bardzo Was serdecznie zachęcam, żebyście taki serek też sobie w domu robili i to regularnie, dlatego że on jest super zdrowy. Przygotowujemy go wyłącznie z dwóch jogurtów greckich, łyżeczki soli i dwóch ząbków czosku. I to jest wszystko, co potrzebujecie, żeby to zrobić. A ser, jogurt grecki jest mało kaloryczny. I nie ma tutaj żadnej chemii, żadnych świństw, to jest po prostu sam jogurt z czosnkiem i solą a uwierzcie mi, że smakuje to fantastycznie. Więc zamiast kupować po prostu w sklepie jakieś serki, które są sztucznie takie puszone, sztucznie robione, puszyste, mają mnóstwo jak w składzie jakichś różnych dziwnych, niepotrzebnych rzeczy, naprawdę ten serek jest o wiele smaczniejszy po prostu. Żeby tak w pełni było na 100% zdrowo, to zwróćcie tylko uwagę na skład jogurtów. W skład jogurtu greckiego tak naprawdę powinno wchodzić niemalże wyłącznie Mleko, białka mleka i bakterie do fermentacji, nic więcej. Czasami zdarza się, że jest tam jeszcze na przykład, mleko w proszku. Takie rzeczy są niepotrzebne, więc niech ten jogurt będzie taki najbardziej możliwie prosty w składzie. No i mam tutaj dwa opakowania 400g takiego jogurtu, i lądują do jakiejś takiej no, w miarę dużej miski. Przykładamy bardzo gęsty kremowy, aż się przyjemnie z tym obcuje. Teraz wciskam dwa ząbki czosnku, następnie dajemy jedną łyżeczkę soli. I na tym etapie, jeżeli chcecie, możecie dodać różne wasze ulubione zioła. Czy tam to będzie, nie wiem, rozmaryn, oregano, papryka, co tam chcecie. Naprawdę można sobie na różne sposoby ten serek doprawić, w zależności od tego, w czym gustujecie. My no, akurat najbardziej lubimy ten czosnkowy, ale tu można naprawdę sobie poszaleć, pokombinować. Ważne, że jest, żeby to naprawdę dokładnie wszystko wymieszać. Okej, okay, teraz bajer jest taki, potrzebujemy albo pieluszki, albo gazy, albo jakiejś lnianej ściereczki, bo chodzi teraz o to, że będziemy sobie to przekładać na, na ten materiał i będzie z tego wyciekać serwatka. I ten serek będzie coraz bardziej gęstniał. Na tym właśnie to polega, że z jogurtu zrobimy serek. Więc ja mam tak, miseczkę, do której będzie sobie ściekać serwatka, sitko, żeby no, mogło ściekać, i na to układam sobie właśnie tą, w naszym przypadku, pieluchę. I teraz przekładam na to jogurt. No i teraz musimy to ścisnąć. O, tak to wygląda. Troszeczkę już można sobie to powyciskać, widzicie, zaczyna od razu cieknąć dołem serwatka. Jeżeli lubicie, to można ją sobie potem też wypić. I teraz tak, zawiązuję to gumką, żeby było ładnie ściśnięte. I w ten właśnie sposób taka, takie zawiniątko na, całej tym, na całym tym sitku nad miseczką pójdzie do lodówki. I teraz w lodówce trzymamy ten serek minimum 12 godzin. Po 12 godzinach on będzie taki ba bardzo rzadki, jeszcze kremowy. E jeżeli potrzymacie, generalnie im dłużej będziecie go trzymać, tym bardziej będzie gęsty. Więc sobie możecie sterować, że tak powiem, st stopniem gęstości, jaki lubicie. Nawet moglibyście zostawić go naprawdę o wiele dłużej. E wtedy... E zmieni się w coś w rodzaju mozzarelli prawie że. Ta kulka będzie już taka naprawdę twarda, prawie do krojenia. I wiem, że w takiej postaci ten serek można też nawet marynować, aczkolwiek my jeszcze nigdy tego nie próbowaliśmy. I teraz po, po paru godzinach trzeba będzie go na chwileczkę wyjąć i troszkę tą gumkę ścieśnić. My zazwyczaj zakładamy po prostu drugą. No bo już trochę tej serwatki będzie mniej i dobrze będzie to właśnie jeszcze przycisnąć, żeby ona dalej ściekała. No, i generalnie to jest właściwie wszystko. Po tych, powiedzmy, tam, no my zazwyczaj po 24 godzinach wyciągamy. Przykładamy do miseczki i serek jest gotowy. No dobrze, minęło 24 godziny. Tak jak wam mówiłam, w połowie mniej więcej czasu założyłam drugą gunkę poniżej, trochę ciaśniej, żeby jeszcze go, no tak ścieśnić, bo on w międzyczasie tą serwatkę puścił i ta kulka zrobiła się trochę mniejsza. Pokażę wam, ile tej serwatki. Wypłynęło. O, całkiem naprawdę sporo. I to dzięki temu no, on uzyska konsystencję właśnie serku, a nie jogurtu. No i teraz będziemy to sobie odpakowywać, tę naszą zapakowankę i przykładać do miseczki i zajadać. Zobaczcie, jaka ładna kuleczka. Jak to w ogóle apetycznie wygląda. Dam sobie jeszcze na wierzch troszeczkę oliwy, żeby takie jeszcze było właśnie bardziej, tak jak tak jak się w krajach arabskich. I na wierzch, tak dla dekoracji i dla smaku, Szymon ma taką fajną przyprawę tajin, która właśnie jest mocno, w, no, nawet w temacie tym takim orientalnym. Więc troszkę tej przyprawy na wierzch, żeby tak było ładnie. O! No i teraz zrobimy właśnie, mam tutaj kromeczkę chleba żytniego, który sama zresztą upiekłam. I teraz zrobimy tak, jak właśnie to się powinno robić maczamy bułeczkę w serku. Mm, coś pysznego, słuchajcie. Własnoręcznie upieczony chleb, własnoręcznie zrobiony ser. To jest to.